Dzień w Polsce.pl to czwartkowy program. Marcin Wikło, witam po przerwie. Pilnujemy Polski. Proszę pamiętać, że można oglądać nas na 196 kanale Polsatu Cyfrowego. Powiedzcie znajomym, powiedzcie rodzinie, że tam nas można znaleźć. Można także przez YouTube'a, przez Facebooka, przez inne media społecznościowe. Pilnujemy Polski. Taki hashtag wystarczy wpisać albo adres www.wpolsce.pl. Teraz przegląd prasy, który rozpoczniemy całkiem poważnie, ale skończy się, i to państwu gwarantuję, kompletnym kabaretem, bo tak dzisiaj wyglądają tabloidy. No ale jak miało być na poważnie, to zacznijmy na poważnie. Na początek Gazeta Wyborcza i tekst ze strony 5. Trybunał Konstytucyjny i ekshumacje smoleńskie. Przez rok Trybunał Konstytucyjny nie zajął się sprawą ekshumacji smoleńskich. Część rodzin ofiar katastrofy liczyła, że Trybunał da im argumenty za zatrzymaniem niechcianych ekshumacji, a prokuratura zdążyła je zakończyć, pisze pani redaktor Agnieszka Kublik. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co miało być według Agnieszki Kublik celem tego zgłoszenia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż zablokowanie niechcianych ekshumacji. Dlaczego niechcianych? No to już wypadałoby spytać rodziny i też nie za bardzo mnie wypada tutaj dywagować w tej kwestii. Natomiast wiedzmy i przypomnijmy, że to była kwestia prokuratury. Ekshumację zarządziła prokuratura. Z grobów wyjęto 83 ciała z 96 ofiar tragedii 10 kwietnia. Część bliskich rodzin szczątki skremowała, dlatego tylko te 83 ekshumacje, które zakończyły się rzeczywiście w ubiegłym tygodniu. Natomiast rodziny Jolanty Szymanek-Deresz, Leszka Solskiego, Arkadiusza Rybickiego, Grzegorza Dolniaka i Jacka Surówki zdecydowały się na walkę o zablokowanie ekshumacji w sądzie. Prokuratura dopięła swego i rzeczywiście wszystkie te ekshumacje zostały przeprowadzone po to, aby jednoznacznie odpowiedzieć, kto leży w tych grobach, i już wiemy, że pomyłek było naprawdę bardzo dużo, a także żeby pobrać materiał do badań toksykologicznych, także fizykochemicznych, żeby w końcu też raz na zawsze dać odpowiedź na pytanie, czy są materiały wybuchowe na tych szczątkach, które są ekshumowane. Te prace w zagranicznych laboratoriach trwają, nie mamy żadnych informacji o tym, aby się zakończyły. Także spokojnie, czekamy. Pisze o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza, do której być może jeszcze wrócimy, jeżeli czas nam pozwoli. Dziennik Gazeta Prawna. Nasza droga brudna woda. To jest sprawa, która dotyczy chyba każdego. Za wysokie ceny wody, stara i zużyta infrastruktura, awaria za awarią. Taki obraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w gminach wiejskich wyłania się z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK nie zostawiła suchej nitki na samorządach, które dopuściły się takich nieprawidłowości, zwłaszcza że spółki były na bakier nie tylko z finansami, ale i z bezpieczeństwem. Zbyt wiele awarii doprowadziło bowiem nie tylko do strat wody, ale i do zanieczyszczenia. Co gorsza, mimo że nie spełnia ona norm, spółki komunalne i tak zażądały za nią pełnej stawki. Niekiedy nawet i przez 8 lat. I infografika bardzo ciekawa. 63% wzrosły średnio ceny wody w ciągu ostatnich 10 lat, a więc to nie jest jakaś tendencja ubiegłego roku, czy też coś, co można przypiąć ostatniemu rządowi od 2015 roku Zjednoczonej Prawicy. 1315 awarii odnotowano w 12 spółkach w okresie objętym kontrolą. No, awarie się zdarzają, czy to dużo, czy mało, ciężko określić. 8 na 12. W tylu przypadkach spółki wodno-kanalizacyjne nie przeprowadziły okresowej kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej. Zanim napijemy się zatem wody z kranu, wypada się nad tym zastanowić, jakim wodociągiem ta woda dostaje się do naszych domów. Super Express. Kaczyński nie ma raka. To na pierwszej stronie. Joachim Brudziński dementuje barbarzyńskie doniesienia. No rzeczywiście, takie dywagowanie na temat zdrowia najważniejszego człowieka na prawicy, czyli prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, to jest coś niestosownego. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą w telewizji w Polsce.pl, między innymi z Michałem Dworczykiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości i szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Pewna sfera intymności powinna być człowiekowi zostawiona, no ale jak wiemy, media niektórych polityków traktują bardziej łagodnie, niektórych ostro. Z Martą Kaczyńską rozmawialiśmy w Tygodniku Sieci w kwietniu i ona też mówiła, że to zainteresowanie, takie wręcz zagryzanie zębów i niecierpliwienie się tym, jaki jest stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, wynika poniekąd z tego, że wiele osób chciałoby już widzieć go na politycznej emeryturze, no ale na to jak na razie chyba nie ma szans. Z tego, co wiemy, to jest bolące kolano, jest potrzeba operacji, to jest dosyć uciążliwe, ale nie mówimy o żadnym poważniejszym schorzeniu, tylko o kolanie, które może być uciążliwe i może w jakiś sposób paraliżować pracę polityka, ale i to jest kwestia do rozwiązania. Joachim Brudziński oburzony barbarzyńskimi plotkami dotyczącymi stanu zdrowia prezesa PiS.
jest z prezesem w ciągłym kontakcie, jest i jako jeden z nielicznych polityków PiS zna całą prawdę o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. No i ta boląca noga to jest właśnie cała prawda o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego, który, co prawda, posiedzenie Komitetu Politycznego Partii wczoraj odbyło się bez niego, kiedy poznaliśmy kolejnych 40 kandydatów na prezydentów mniejszych miast, nie tych wojewódzkich, bo tych partia wskazała już wcześniej. O tych kandydatach porozmawiamy jeszcze między innymi przed godziną 12 z panią poseł Anną Siarkowską. To republikanka, to również osoba, która w tej chwili jest w klubie Zjednoczonej Prawicy. Do Sejmu dostała się, przypomnijmy, z listy Kukiz 15, a więc przed 12 porozmawiamy o tym. No a teraz zapowiadany kabaret, no bo jak inaczej traktować to, co dzieje się w tabloidach. Zaraził działaczki kiłą członek władz partii Korwina. Takie oto rzeczy nam tutaj donosi. Co my jeszcze mamy? Aha, tu jest o tym działaczu od Korwina. Gang świeżaków ozdobą komunii. To jest druga bardzo ważna sprawa, o której postanowił poinformować nas Fakt. Fakt postanowił również poinformować nas o tym, to było na kolejnej chyba stronie, że harcmistrz pedofil migał się od więzienia. Także o sprawie wyrzucanych z komina bocianów. Mieszkańcy proszą władze spółdzielni. Na tym komina od 20 lat mieszkają bociany. Kuracjusze odwiedzające uzdrowisko Piwniczna Zdrój w województwie małopolski podziwiają dwa bociany. Ptaki mieszkają na kominie spółdzielni mieszkaniowej Uwrot, tuż nad ciepłownią ogrzewającą wodę, ale nagle władze spółdzielni wypowiadają bocianom wojnę. Taka oto straszna historia przedstawiana przez Fakt, co każe nam się zastanowić, czy wakacje to już się zaczęły, czy zaczynają się dopiero za chwilę. Rzeczywiście na zewnątrz trochę cieplej, temperatura rośnie, ale żeby już takie ogórkowe tematy, gdyby to była tylko przypadłość Faktu, no to można by się zastanowić, czy to tam redaktorom nie zrobiło się za ciepło, albo nie mają problemów z klimatyzacją, ale szukam sobie tego też w innych gazetach. Oczywiście historia o skruszonym gangsterze Masie to jest coś, co zawsze elektryzuje czytelników i bez względu na sezon, czy też letni, czy zimowy, to zawsze warto sobie przypomnieć, co tam u tego Masy słychać. Jest również historia o inwalidzie, który przejechał 233 km po wodę i tutaj apel o pomoc panu Andrzejowi, a także policja, która zatrzymała Daniela, który zgubił stado i zawędrował do gospodarstwa. No takie tematy naprawdę rzadko kiedy się zdarzają poza sezonem letnim, kiedy jest o czym mówić. No ale to jest prawdziwy hit i to państwu chciałem zaprezentować na koniec. Plaże grozy. Nie było jeszcze w tym roku wieloryba, ale są już rekiny. Piaszczysta plaża, woda, palmy, drinki. Tak wyobrażamy sobie rajskie wakacje. Takie widoki oferują nam turystyczne miejsca. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci, czytamy w Super Ekspresie. Najpiękniejsze plaże świata mogą być śmiertelnie niebezpieczne, a więc, szanowni państwo, przed sezonem urlopowym uważajmy na rekiny, bo one mogą zdarzyć się wszędzie, jak donoszą dziś polskie tabloidy. Kabaretowo? Owszem. Czy warto to czytać? Niekoniecznie, ale przejrzeć zawsze można i zawsze jakieś emocje to prowadzi. Po krótkiej przerwie w telewizji w Polsce.pl połączymy się z Chruszowicami. Tam jest wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji, profesor Krzysztof Szwak. Przypomnę, że tam na cmentarzu komunalnym rozpoczęły się dziś prace poszukiwawcze, archeologiczne w miejscu, gdzie jeszcze do niedawna, do 2017 roku, stał pomnik sławiący bohaterów ukraińskiej armii powstańczej. Jest tam też strona ukraińska. Przypomnę, to od momentu zburzenia tego nielegalnie postawionego pomnika rozpoczął się ten konflikt, w efekcie którego polscy historycy nie mogą pracować na Ukrainie. Teraz IPN chce udowodnić, że to był tylko pomnik sławiący ludzi, którzy dla nas, no, nie chcą, nie mogą być bohaterami, a nie jest to ich grób, co oczywiście byłoby skandalem, gdyby ktoś w Polsce groby burzył. Tak się nie dzieje i o tym z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Zapraszam, zostańcie państwo z nami.